Nie, nie pamiętam. No. Dzień dobry, dzień dobry. Witam się z wami w drugi dzień naszych wyjazdowych ferii. No niestety wczoraj nie dopisała nam pogoda, ale dzisiaj też niebo pada, mży strasznie. A my wybraliśmy się dzisiaj do manufaktury, do tego wielgachnego centrum, zobaczyć jak to wygląda. I jedziemy, nie jedziemy dzisiaj autem, bo Iga mówi, że ona chce się tramwajem przejechać. Więc dzisiaj podróż tramwajowo-autobusowa. Pojedziemy, pewnie jakiś obiad i będziemy wracać, bo jeszcze dzisiaj w planach mamy aquapark. Więc nie wiem, gdzieś tam w godzinach takich poobiednich wracamy, pakujemy się do aquaparku i bawimy się w aquaparku do samego wieczora. W planach mamy wykupić bilet, właśnie się zastanawiam, czy 3-godzinny, ale chyba ten całodniowy, więc będziemy mogli sobie tam chociaż te 5-6 godzin spędzić, a myślę, że to w zupełności wystarczy. No, strasznie pada, strasznie wieje i jest strasznie błotno. No, także idziemy. Kurczę, ja tu nawet nie zobaczyłam, że tu się zielone światło zapaliło. Ale idę twardo. Tak jak widzieliście w poprzednim filmiku, wczoraj byliśmy na w parku Miliona Światełek. Powiem wam szczerze, że jeżeli jesteście w Łodzi, a z tego co tam rozmawialiśmy z takim panem, który tam ochrania chyba ten obiekt, to te światełka chyba jakoś są od października do któregoś marca, ale już tam nie pamiętam. Wieczorem jest przepięknie. W tym roku jest wystrój Elzy. W tym roku jest wystrój Elzy. W przyszłym roku on już nam powiedział, co będzie. Marcin? Ty pamiętasz, co ten ochroniarz mówił, jaki wystrój będzie jeszcze w przyszłym roku? Smurfy. A to za 2 lata Smurfy. A w przyszłym? Aladdin czy coś? A tak, chyba Aladdin. I oni jakoś to mają właśnie od października do marca, nie? Ten park Miliona Światełek. Także naprawdę warto, polecam serdecznie. Jeżeli w tym roku, to jeszcze w tym. Jeżeli nie w tym, to w następnym albo za 2 lata, bo to jest co rok to. Pięknie, pięknie, naprawdę. Nie wiem, czy kamerka oddała to jak to pięknie wyglądało. Zobaczymy. Zo też jest fajne. Tak, Zo też jest fajne, tylko nie w taką porę, nie? Latem, wiosną to tak, można tam sobie fajnie pochodzić i pooglądać. No tyle, że w środku, no. Inaczej niż w Gdańsku, na pewno. Ale powiem szczerze, że tu jest chyba fajniejsze Zo niż w Gdańsku. O wiele, naprawdę nie. Nawet nie ma co porównywać. No, a jeszcze bym chciała do Wrocławia, bo tam chyba też jest jakieś bardzo ładne, fajne, duże Zo. My idziemy na kolejny przystanek i mam nadzieję, że już tam dojedziemy do tej manufaktury. Także zapraszam was serdecznie do oglądania, komentowania i subskrybowania oczywiście. Także do później. Idziemy, tak. Ale fajnie, dobra, zobacz, jak mieszka.
ma, nie? A na jak wylewaj mnie. Po was? No. A na jak wylewaj mnie. No już wracamy. Nogi mi po prostu zaraz odpadną. Ale idziemy jeszcze na obiad i do aquaparku jedziemy. Ale jeszcze musimy zajść do Decathlonu, bo dla Igi musimy w końcu to koło kupić. My już mamy ogarnięte Decathlony, nie Decathlony, tylko Deichmanny, Primarki. I jeszcze idziemy właśnie do Decathlonu. Tu idziemy. Jak chcesz, to my będziemy w domu, to sobie zadzwonimy i tak. I wtedy zobaczymy połączenia i na przykład wierzę dobrowolnie. No to wierzę dobrowolnie. Iga! O, zobacz, tu jest jakoś Marcin Tawerno. Co? Tawerno. Nie wiem. Cały dzień zmarnowany na zakupach. Na tych dolnych byłoby lepiej. Co? Na dolnych byłoby lepiej. Iga! Iga! Jesteśmy właśnie przed falą Aquapark w Łodzi. Zobaczymy, co tu jest ciekawego. A mówię, ta rodzica, nie? Gdzie jest ta? Ola z tym? Witam ją. I jak? Super. Nie? I tam musimy iść. No, a tam chodźcie na bąbelki. O, tam idziemy. Tam są bąbelki? No. Gdzie jest Ola? Dawaj.
ale powiedzcie szczerze, w Redzie jest lepiej. Znaczy się zjeżdżanie to są fajniejsze. Fajniejsze tu zjeżdżanie? No. Tak, ale tam tak kręcąca jest. Ale ogólnie rwąca rzeka to taka malutka, ale tu nie, no tu jest fajniej. Fajniej? No bo tu jest zewnętrzny basen, no fajny. No tu jest plus. Plus jest zewnętrznego basenu. Plus nie jest... Zjeżdżanie, to plus... będzie ogólnie zimno jest tam na tamtej obrócie. Dużo zimnych basenów. Tak, no dużo jest bardzo zimnych takich. Tutaj to jest bardzo gorąco. Tu jest fajna woda. Ciebie. No i co jeszcze? I rwąca rzeka mi się nie podobała. Ja ogólnie za zjeżdżalniami nie jestem, więc tam nie mogę porównać Reda, a tutaj jakie są zjeżdżalnie? No strasznie, tutaj wysoko trzeba wchodzić, kurczę, nie wiem, trzecie, czwarte piętro. No to widać to na tym jest, o, jak jest to wysoko. Kurczę, no i z tymi pontonami to się umęczysz jak... Po tych schodach? No. Aha. Dobra, no. Pijemy, bo na zimno już. No, idziemy już, wychodzimy. Przykładasz, pokażę ile. 3 godziny za dużo. Ale co? 3 godziny za dużo, nie? A, to będzie wcześniej, kiedy się to... Nie, bo tam pije, to pije.